12 maja na gali Knockout Boxing Night w Wałczu stoczysz swoją drugą tegoroczną walkę. Powiedziałem Wałcz, od razu się uśmiechasz, no bo wiadomo, o co chodzi. Tak jest, witam wszystkich kibiców. Tak jak mówiłeś, 12 maja, zapraszam wszystkich na galę. No Wałcz to wiadomo, moje miasto, także bardzo się cieszę, że będzie moja publiczność własna, rodzina, przyjaciele, także to dla mnie naprawdę duża sprawa. No i nie mogę zawieść, tak? Muszę się z jak najlepszej strony pokazać. No właśnie, bo te rozmowy z przedstawicielami miasta były pewnie toczone, nie wiem, jakieś 2-3 tygodnie już. Jak ty się dowiedziałeś o tym pomyśle, że w Wałczu gala będzie, pomyślałeś sobie, no, będę musiał odpowiedzialność raczej, czy raczej radość? Raczej radość. Ja zawsze miło wspominam Wałcz, mówię, zawsze jestem z tym miastem związanym, tak, moje miasto rodzinne. Także bardzo się ucieszyłem, tym bardziej już raz boksowałem w Wałczu, chyba w 2013, czy jakoś tak, tak. Także miło wspominam, także mam nadzieję, że tak pozostanie zawsze. Ja pamiętam tamte gale, to ciężko było tam dosłownie szpilkę włożyć, nawet nie Arturę, ale taką małą szpileczkę. Ciężko w ogóle było przechodzić między czymkolwiek, bo tyle ludzi chciało cię zobaczyć. Teraz podejrzewam, że zainteresowanie będzie jeszcze większe. No tak, bo tam przede wszystkim mamy małe hale, tak, nie ma dużej hali, także no, a tych sporo kibiców było tam, się poupychało, także no zobaczymy, jak to w tym roku będzie. No, ja się cieszę, że zaboksuję w swoim rodzinnym mieście. Okay. Jakie jest twoje nastawienie poza tym, że boksujesz w Wałczu, w ogóle przed tym występem, po tym słabszym pojedynku z Radczenką w Nysie? No słuchajcie, no na pewno jestem nastawiony pozytywnie, tak? Bo jakbym był negatywnie, no to wiadomo, to by było kiepsko, tak? Ale jestem nastawiony pozytywnie, także no super. Bardzo się cieszę, że zaboksuję. No mam nadzieję, że zmarzę tą plamę z ostatniej walki. No co, teraz mi ciężko się mówi, bo zmęczony jestem jak cholera. No jest taki akurat ten okres przygotowań taki ciężki, że jestem taki zmęczony, że nie mam na nic sił. Mam ochotę tylko jechać do domu, się położyć, zjeść i spać, także. Także przepraszam was za to, ale no mówię, no... To jeszcze dopytam, bo do tej pory znamy twoją historię, tak? Wspaniałe zwycięstwo z Hookiem, potem obronę tytułu Mistrza Świata, walka z Usykiem. Gdzieś nawet po porażce nikt się od ciebie nie odwrócił, wszyscy ci mocno kibicowali. Teraz mam wrażenie, że po raz pierwszy gdzieś ta krytyka cię mogła dotknąć i zastanawiam się, jak ona na ciebie podziałała. Myślę, że pozytywnie, wiesz, bo się bardziej nakręcam, jak właśnie krytyka na mnie spadła, także mam coś do udowodnienia, a wiadomo, jak mam coś do udowodnienia, to inaczej się trenuję, tak samo już lepszy przeciwnik będzie, także super. Trener zaradził, że dotknęła cię trochę taka przepadłość, że na tych zawodników nie z mistrzowskiego poziomu nie możesz wejść na ten poziom motywacji, na który pewnie sam chciałbyś. Gdzieś to pewnie wewnętrznie, w środku jest taka walka, ale teraz Santander Silgado. Już mamy oficjalne potwierdzenie, że podpisał kontrakt. Kolumbijczyk będzie twoim rywalem w Wałczu. No z nim na pewno nie można się tak zrzemnąć, jak z Radczenką w Nysie. No dokładnie, także no fajnie, fajnie, że taki przeciwnik, także no ja się cieszę. Mówię, kto by teraz nie był, nie można się z nikim zdrzemnąć, trzeba po prostu pracować, wyjść, zrobić swoje, tak? No ale to mówię, to gadać można wiele, gadać można dużo, co nie zrobię, także najważniejsze to teraz ciężko pracować na sali, później wyjść ładnie zaboksować, pokazać to w ringu, a nie omówić. Okej. Santander Silgado to jest zawodnik, który znany przede wszystkim jest z tego, że potrafi mocno uderzyć. No i że jest zawodnikiem raczej ofensywnym, raczej walki nie unika. Tobie powinien raczej pasować. No na pewno mi będzie pasował, na pewno się szykuje, świetna walka. Fajnie, że ma czym uderzyć, także myślę, że ta walka nie potrwa na dystans, że będzie fajnie. No i dodatkowa, nie wiem, czy prestiż, czy też z drugiej strony odpowiedzialność, bo otwarty kanał publicznej telewizji pierwszej pokaże ten pojedynek, więc no, jest okazja, żeby faktycznie zmazać plamę i z nawiązką to wszystko zrobić. No dokładnie, także bardzo się cieszymy, że tutaj publiczna telewizja nam pokaże w otwartym kanale, super, super sprawa. Od paru lat, tak, powracamy do jedynki, także bardzo się cieszę, mówię, tak jak już powiedziałeś, zmazać plamę, ale jeszcze się pokazać szerszej publiczności. Odpukać póki co ze zdrowiem, wszystko w porządku? Jak zawsze. Przecież nie powiem ci, że mam kontuzję tego czy tego, prawda, także, no nie. Widzę, że jesteś zmęczony, ale złama nie ma.
Złamań nie ma, także wszystko jest dobrze. Moje nastawienie jest naprawdę do przodu, bojowo. Nawet jak będzie coś bolało, to nie patrzę na to, bo jednak ja zawsze boksowałem z czymś tam, że coś tam bolało, tam szczykało, także wiesz, coś tam zawsze było, także nie ma co na to zwracać uwagi, nie ma na co też rzucać, tylko po prostu trzeba zasuwać i robić swoje. No i sprawić, że Wałcz oszaleje, tak, tego 12 maja. Wałcz na pewno oszaleje. Tego jestem pewny. Będą świetnie kibicować. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Damn. Yeah.